To już trzecia porażka Anwilu w hali mistrzów. Chyba nie takiego wyniku się dzisiaj spodziewaliście z Radomianami. Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że prowadziliśmy i znowu roztrwoniliśmy przewagę w końcówce meczu. Nie możemy sobie na to pozwolić po prostu, jeżeli chcemy się liczyć w walce o najwyższe cele. Utrzymywaliście przewagę przez większość meczu i ta końcówka gdzieś coś zawiodło. Co to było? Nie mam pojęcia tak naprawdę na świeżo. Nie może być takie rozluźnienie na końcu meczu i gdzieś takie proste błędy i straty, tym bardziej straty. Było bardzo dużo strat pod koniec meczu i gdzieś tam Radom to wykorzystał. Można powiedzieć, że zbagatelizowaliście trochę przeciwnika w trakcie meczu? Nie. Do każdego podchodzimy tak samo zmotywowani i żadnego przeciwnika nie lekceważymy. Dla ciebie indywidualnie? Myślę, że możemy powiedzieć, że jest to udany występ. Pan do tej pory nie miał wielu okazji pokazać się na parkiecie. Dzisiaj 11 punktów należało do pana, więc indywidualnie może być pan zadowolony. Mnie cieszą tylko wygrane i po to uprawiam sport, więc mówię, no, dla mnie, ja gram dla drużyny i jestem zawiedziony, że się przegraliśmy, tak jak mówię, czy to indywidualnie, czy mogłem dać jeszcze więcej i gdzieś tam moglibyśmy wygrać ten mecz po prostu. To jest najważniejsze dla mnie i dobro drużyny. A ile w takim razie brakuje czasu, żeby Anwil wrócił na dobre tory? Musimy bardzo szybko wrócić, bo we wtorek już gramy w Lidze Mistrzów i nie możemy sobie pozwolić na kolejną potyczkę. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo.